Witam. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać kilka doświadczeń i opowiedzieć Wam troszeczkę o parujących płynach. Większość cieczy, które są w otoczeniu człowieka, ma zdolność do parowania. Znaczy to, że już w zwykłej temperaturze część cząsteczek tych cieczy przechodzi w stan gazowy. Ilość cieczy, która wyparuje, zależy przede wszystkim od prężności pary w danym ciśnieniu i temperaturze. Oto niebieska, metalowa, pusta butelka. Obok niej stoi szczelnie zamknięty eter dietylowy, skrajnie łatwopalna substancja. Jeśli wylejemy go trochę do naszej butli i wymieszamy, dość szybko wypełni swoimi parami całą objętość naczynia. Co ciekawe, prężność pary nasyconej, czyli maksymalne stężenie substancji w postaci gazowej, w danych warunkach jest charakterystyczna dla danej substancji. I tak oto eter dietylowy w temperaturze 25 stopni Celsjusza i ciśnieniu 1000 hektopaskali ma prężność pary nasyconej przeszło 700 hektopaskali. Z kolei dla metanolu w tej temperaturze jest to zaledwie 170 hektopaskali. Oznacza to, że gdy w układzie panuje ciśnienie 1000 hektopaskali, to maksymalnie 700 cząsteczek gazu na 1000 może być eterem dietylowym, a w metanol może stanowić w takim układzie maksymalnie 170 cząsteczek na 1000. Pary eteru są bardzo ciężkie w porównaniu do powietrza, dlatego wypierają je z naczynia i gromadzą się przede wszystkim na jego dnie. Wspominałem, że eter dietylowy jest skrajnie łatwopalny. Co stanie się, jeśli podpalimy pary znajdujące się w butelce? Otóż nie za wiele. U wylotu naczynia co prawda pojawi się płomień, ale nie zaznamy żadnej spektakularnej eksplozji czy chociażby zassania ognia do wnętrza naczynia. Dzieje się tak dlatego, że eter rozprowadzony po ściankach naczynia miał dużo czasu, żeby parować i osiągnąć stan bliski pełnego nasycenia przestrzeni nad cieczą parami. W ten sposób w butelce zostało bardzo mało tlenu, prawdopodobnie od 6 do 10%, przy ogromnej ilości eteru, wynoszącej kilkadziesiąt procent. W ten sposób przekroczyliśmy tak zwaną górną granicę wybuchowości, czyli maksymalne stężenie substancji w powietrzu, która jest w stanie zapalić się od czynnika termicznego. U góry z kolei możemy dostrzec płomień, ponieważ tam opary eteru mieszają się z powietrzem, znacznie obniżając swoje stężenie. Kolejną właściwością gazów i par cieczy jest to, że w zależności od swojej gęstości mogą zbierać się blisko dna lub u góry zbiornika, w którym się znajdują. Przechylenie go sprawi, że pary będą poruszać się podobnie jak ciecze zgodnie z kierunkiem siły grawitacji. Dlatego też parę eteru dietylowego można dosłownie wylać z użytej wcześniej butelki. By upewnić się, że faktycznie pary opuszczają zbiornik, moglibyśmy przyglądać się jego ujściu, szukając charakterystycznego załamania światła wynikającego z różnicy gęstości, czy też podstawić pod szyjkę czuły wiatraczek, który mógłby zostać wprawiony w ruch, jednak my zdecydowaliśmy się na inną metodę detekcji. Wylewają się opary? No, wylewają się. Nie bez przyczyny wspomniany został metanol. Jeśli podobnie jak w pierwszym doświadczeniu wlejemy do butelki odrobinę metanolu i wymieszamy, to jego pary szybko wypełnią przestrzeń nad cieczą. Ale prężność par metanolu jest dużo niższa niż eteru dietylowego, więc jego stężenie w butelce będzie niższe. Jeśli teraz spróbujemy zapalić opary cieczy, dojdzie do gwałtownego spalania wewnątrz butelki, co zaobserwujemy w tym wypadku jako świst szybko uciekających z butli spalin. Dzięki wysycaniu przestrzeni przez pary łatwopalnych cieczy możemy zrobić prosty silnik odrzutowy.
Wystarczy wziąć 1,5-litrową butelkę po napoju i wywiercić, wytopić lub wyciąć w jej korku otwór o średnicy około 5 mm. Następnie należy nalać odrobinę denaturatu, zakręcić, wymieszać dokładnie i ustawić szyjką do dołu tak, żeby oparcie butelki nie krępowało zanadto jej ruchów. Zapłon par etanolu spowoduje jego gwałtowne utlenianie do dwutlenku węgla i pary wodnej oraz do dużego wzrostu temperatury. To z kolei przełoży się na znaczne zwiększenie ciśnienia w butelce. Gazy, uciekające przez mały otwór w korku, zapewnią odrzut, który pchnie naszą butelkę ku niebu. My zdecydowaliśmy się na wykonanie dedykowanej platformy startowej, co w naszym wykonaniu okazało się gorsze niż start z trójnogu laboratoryjnego, czy nawet prowizorycznego oparcia butelki o dwa krzesła i cegłę. Gdy już uporaliśmy się z ustawieniem naszej konstrukcji, należy podpalić uciekające opary bezpośrednio pod korkiem. Jeszcze tylko odliczanie, zapłon i start pierwszej butelki wioskowej agencji kosmicznej.